Dzień dobry. Dzisiaj jest 7 lipca, czwartek, godzina 16:10 i dzisiaj chciałem wam pokazać unboxing komiksów z prenumeraty DC Bohaterowie i Złoczyńcy numer 26 i numer 27. Zapraszam. No więc do dzieła. Jedyne, czego się spodziewam, to drugiego tomu Kryzysu na Nieskończonych Ziemiach. Chociaż, jak zgaduję, to wcale nie musi tutaj być. Ale to zaraz się dowiemy. A już widzę przez folię bąbelkową, że będzie jakiś Batman. Jeden cieńszy, jeden grubszy. O, jest. Kryzys w Nieskończonych Ziemiach, tom drugi. Tego się spodziewałem. I Batman, Złamane Miasto. No to zaraz omówię, co mamy w tomie 26 i 27. No okej, okay, więc mamy tutaj tom drugi Kryzysu w Nieskończonych Ziemiach. Styl rysowania, styl fabuły, styl ramek, ten sam co we wcześniejszym Kryzysie, no bo to się dzieje dokładnie praktycznie miesiąc po miesiącu. No, ja lubię akurat ten moment w komiksach DC, który zaczyna się tuż po Kryzysie w Nieskończonych Ziemiach. Według mnie jest najfajniejszy, najbardziej jakby klarowny, zrozumiały, tak, najbardziej wyidealizowany. I tutaj mamy to zamknięcie tych starych historii, tych takich trochę śmiesznych historii z Supermanem, z Batmanem. No i po tym momencie zacznie się już taka właśnie ta najlepsza era, która mi się najbardziej podobała. Przy czym tu mi też już się podoba. Też widzę, że... Już zresztą kiedyś czytałem ten komiks, chyba z jakiejś biblioteki miałem wypożyczony. Jakieś wcześniejsze wydanie. Także mi się to podobało i też mi się tutaj podoba. No więc może jeszcze powiem, z czego się składa. To może być najciekawsze dla widza. Najpierw mamy Kryzys w Nieskończonych Ziemiach. Tom siódmy. Zeszyt siódmy. Przepraszam. I widzimy go w bazie DC. Oktober 1985. Później mamy DC Comics przedstawia 87. To jest ten numer, ten zeszyt. Superman and Superboy. Dwie ziemie. Jakiś fragment wchodzący w historię właśnie Crisis on Infinite Earth. Później mamy Superman 414. To będzie z kolei to. I tu widzimy Superman, który trzyma Supergirl, którą widzieliśmy na okładce numeru 7 z tej serii. Tutaj też gdzieś się to rozwija dalej. Przepraszam. No i na końcu pozostałe tomy od 8 do 12, czyli 8, 9, 10, 11 i 12, czyli zakończenie całej historii, tutaj poznajemy. No i co tu mogę więcej powiedzieć? No to jest przełom jakby dwóch momentów, czyli złotej ery i srebrnej ery w komiksach DC, w komiksach amerykańskich ogólnie w sumie. No i tak jak mówiłem właśnie wcześniej, że starsze, bardziej infantylne historie ustąpiły miejsca nieco nowocześniejszym historiom, nieco bardziej zagmatwanym, mniej infantylnym. Także do tych kryzysów jeszcze powrócę, jeszcze muszę dobrze zaznajomić się z Nieskończonym Kryzysem, który jest następstwem Kryzysu w Nieskończonych Ziemiach.
dobrze wgryźć się jeszcze raz w Kryzys Nieskończonych Ziemiach, więc do tego tematu wrócimy. Nie ma co tutaj za bardzo więcej miejsca na lania wody. Może oprócz tego, że tutaj takie fajne czarno-białe, jakaś historia się alternatywna toczy. To jest coś, czego jeszcze nie widziałem w takiego typu w komiksach. I zaczyna się ona gdzieś tutaj, czyli mamy śmierć u zarania dziejów, a tutaj mamy taśmy monitora. Także to wygląda na niezłą gratkę. Teraz czas na drugi tom z paczki, czyli Batman złamane miasto. Otwarłem na środku i widzę, że już jest ciekawie. Bardzo nietypowa kreska. Tu jakieś zombie. Generalnie kolory bardzo ponure. No i tak przeskakując, nie mam żadnego pojęcia, o czym to jest historia, oprócz tego, że jest tutaj Batman. I jeżeli chodzi o miasto, no to na pewno chodzi o Gotham. Więc obstawiam, że to będzie jakaś kolejna przygoda Batmana w Gotham. Niestety problematyczne jest to z Batmanem, że czyżby znowu wątek jego zabitych rodziców? Mam wrażenie, że to druga historia Batmana, to jest wątek jego zastrzelonych rodziców. I trochę mnie już to zaczyna męczyć. No bo wydaje mi się, że Batman jest bardziej rozbudowaną postacią. Stać go trochę na więcej w komiksach. Pewnie są jakieś ciekawsze komiksy. Ja do za wielu nie dotarłem, bo jednak dopiero reaktywuję swoją przygodę z komiksami. Ja byłem dzieciakiem, to je czytałem. Teraz dopiero znowu sobie mogę na to pozwolić. Więc na razie wpada mi to, co z Batmana, to co jest w tej serii DC Bohaterowie Złoczyńcy. No i trochę jest to monotematyczne. Ale dobra, w sumie tutaj to była chyba tylko pojedyncza scenka, więc może trochę przesadziłem i muszę zwrócić honor, bo ogólnie wygląda na bardzo inny stylistycznie komiks niż przeciętne. Chyba mało tu dialogów, mało tu jakiegoś śledztwa, chyba głównie się tutaj klepią po mordach, że tak się wyrażę. Jakieś wstawki czarno-białe. Także zaraz sprawdzę, jaki to jest rocznik, jakie to zeszyty i może coś więcej mi to powie. No okej. Okay. Tom nie jest jakoś szczególnie gruby. Tu mam zakładkę, trochę za ciemnia, ale w porównaniu z Kryzysem to jest troszkę mniej niż połowa na oko. Więc spodziewałem się, że będzie jedna historia. Czyli złamane miasto. Okazuje się, że jest troszkę więcej. Po pierwsze, mamy to złamane miasto. To wygląda w ten sposób. Broken City. 6 tomów. 6 zeszytów w tomie, przepraszam. I 2004 rok. Także to jest główny wątek, te 6 zeszytów w tym, ale okazuje się, że jest tego więcej, bo mamy jeszcze blizny Gotham Knights numer 8 z 2000 roku, czyli to jest to, przy czym chodzi tu chyba o tą część Batman Black and White, bo tu jeszcze jest jakaś część z Catwoman i jej nie znalazłem w środku, więc to jest po prostu jeden zeszyt z tego wydania. Mamy jeszcze Batman Wednesday Comics i to jest bardzo ciekawe, bo z tego co widziałem, Wednesday Comics to są jakieś takie jednostronicowe komiksy wydawane w 2009 roku i tutaj mam black and white kawałek i wyglądają one tak, czyli strona po stronie i 1/5 na oko zajmuje podpis, więc mamy trochę takich jednostronowych wydań, których jest 12. W sumie nie wiem, czy one się jakąś większą historię łączą, czy to po prostu jakieś miniaturki z życia Batmana. Więc taka bardziej ciekawostka wydaje mi się niż dzieło. No i czwarty element
w spisie treści podpisany. Gdzie to jest? Jako nowa Detective Comics listopad 2020, czyli dość świeży. I to jest ten Detective Comics, a ta nowa to jest Rookie, po prostu jedna z historii, która była w tym tomie. I ona opowiada o jakiejś chyba policjantce, czy jakiejś kobiecie, która chce zostać policjantką w Gotham. Także tak to wygląda. No i w sumie też nie wiem, co tu jeszcze można więcej mądrego powiedzieć. Ten komiks Black and White. Nie wiem, czy on jakoś się wplata w tą historię. Ten jednostronicowy Batman jest trochę dziwny. To może być z tego wszystkiego najciekawsze, bo najbardziej współczesny trend. Nie wiem, czy to nie jest jeden z najbardziej najnowszych komiksów w tej serii. Więc tu może być coś ciekawego w związku z... No chociażby z tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych aktualnie, bo jednak nie ukrywajmy, te komiksy dość mocno odzwierciedlają... czasami dość mocno odzwierciedlają historię Stanów Zjednoczonych. Czasami zupełnie się do niej nie odnoszą, więc w sumie to taka loteria trochę jednak. Jakbym miał to się poprawić. No i... Wygląda dość mrocznie. Tam pisało na stronie DC, że to jest 12+, więc... jakieś masakry bym się nie spodziewał tutaj. No ale tak jak mówię, nie wygląda też na jakąś strasznie detektywistyczną robotę. Ja jednak chyba wolę te starsze komiksy, te datowane właśnie na koniec lat 80., lata 90. Tam był duży nacisk na mocną, konkretną, spójną historię. Później mam wrażenie, że był nacisk bardziej na formę niż na treść. Ale przeczytam, spróbuję zrecenzować i może zmienię zdanie. Także Batman Złamane Miasto. Także to są te dwa najnowsze komiksy z serii DC Bohaterowie Złoczyńcy. Gdybym miał kupować indywidualnie, to bym kupił ten z racji tego, że ta historia jest znacząca w komiksach DC i warto ją znać. A ten nie wygląda na jakąś turbo znaczącą historię. Raczej na pierwszy rzut oka ma więcej formy niż treści, więc nad tym bym się ewentualnie zastanowił. No i jak przeczytam kiedyś, mam za mi czas na czytanie, więc to może trochę potrwać, to spróbuję rzetelnie zrecenzować obydwa. Oczywiście w bardzo subiektywny sposób, ale myślę, że sensowny. Także dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka. No i do zobaczenia w następnych. Hej!